czasem mam wrażenie, że rozmowy o tym, czym było polskie państwo podziemne, czym była Armia Krajowa, jakiej Polski chcieli, zastępuje dzisiaj no właśnie jakiś rozkrzyczany nacjonalista, który podpala tęczową flagę na ulicy. Ja rozumiem, że część z tych ludzi zdaje się myśleć, że powstańcy walczyli z gejami albo z jakimś wyimaginowanym lewactwem, ale to oczywiście jest nieprawda. Powstańcy walczyli z faszystowskim okupantem. To był największy antyfaszystowski bunt w całej Europie. Bunt tragiczny, który skończył się dramatem mieszkańców Warszawy, ale też bunt, który miał swoją treść. Ale wydaje mi się, że za mało, bo wiem chyba, do czego pan na dobrą sprawę zmierza, jest tego przekazu zastanowienia się, pochylenia, refleksji nad tym, gdy popatrzy się na oficjalne dokumenty Armii Krajowej, wtedy dla nich oficjalne, te, którym projektowali państwo na najbliższe lata, no to ono było bardzo mocno równościowe, bardzo miało się koncentrować na zasypowaniu podziałów społecznych i myślę, że też waszym zadaniem akurat powinno być przypominanie o tej części historii. My akurat o tym dosyć często mówimy, bodajże dwa dni temu rozmawiałem z portalem W Punkt, w którym dosłownie rzeczy, o których pan mówi, były główną kanwą tej rozmowy. Bo to, co trzeba powiedzieć, to to, że Armia Krajowa, państwo podziemne, nie chciało powrotu do takiej Polski, jaka była przed 1939 rokiem. Ten program reform społecznych, zmian społecznych, o które się upominali, był bardzo ambitny. Oni chcieli zmniejszenia nierówności, chcieli przeprowadzenia reformy rolnej. Chcieli wreszcie wprowadzenia takich instytucji, które dzisiaj, kiedy mówimy o tym, to prawica ze zgrozą krzyczy, że to lewactwo. Ponieważ powstańcy chcieli, żeby pracownicy mieli w przedsiębiorstwach samorząd i żeby współdecydowali, współzarządzali przedsiębiorstwami, w których pracują. Więc myślę sobie, że wielu z tych, którym się dzisiaj wydaje, że Armia Krajowa to była jakaś taka skrajnie prawicowa organizacja, no to nawet nie są w stanie chyba zorientować się, jak głęboko w błędzie. To, że na czele podziemnego parlamentu stał nie kto inny, tylko przywódca Polskiej Partii Socjalistycznej, Kazimierz Pużak, i tą myśl prospołeczną, konsekwencję demokratyczną, samorządową w tych dokumentach polskiego państwa podziemnego widać bardzo, bardzo wyraźnie.